Black Opsowi nie można zarzucić zbyt wiele rzeczy. Mapy są dobre, bronie są dobrze zbalansowane, ale Quickscope... Ole KKUZ, witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu, który właśnie poświęcę temu tematowi. I mimo że powiedziałem, że do Black Opsa 2 już nie będę nawiązywał, jednak ten temat kompletnie przeminął mi gdzieś bokiem, a wydaje mi się, że chciałbym go poruszyć, ponieważ Quickscope'y bardzo lubię robić, lubię tak grać, ale jedynie w Call of Duty 4 oraz MW2. MW3 już w tym momencie wymiękła troszkę z Quickscope'ami, ale oprócz Black Opsa 2 do nich też nawiążę. Jak widzicie w tym momencie na gameplayu, Call of Duty Black Ops nie jest kompletnie możliwe, jeżeli chodzi o Quickscope'y. Nie ma tutaj w ogóle chyba zero skilla. Wszystko opiera się na szczęściu, jeżeli chodzi o Black Opsa, ponieważ jak zobaczycie w tym gameplayu, wiele strzałów oddawany jest w stronę gracza, mimo to żaden z nich nie trafia. Oczywiście któreś musiały trafić, bo byłem bliski wygrania, szczerze nie bawiłem się już tutaj, żeby wygrać, tylko po prostu, żeby zrobić te 29 zabić, ponieważ na serwerze obowiązywała zasada, iż każdy ostatni kill ma być trickshotem. Oczywiście koleś, który wygrał w tym momencie, nie zrobił tego trickshota, a ja dostałem hitmarkera. Oczywiście przypomnę i pokażę, w którym to jest momencie. Ale dobra, przejdźmy do Black Opsa 2. Jak ja chciałbym, żeby wyglądały quickscope'y? Boże. Język mi się plącze. Przede wszystkim od Quickscope'ów bym chciał tego, aby były zdecydowanie trudniejsze niż w Call of Duty Modern Warfare 2 i Modern Warfare 3, ale zarazem troszkę łatwiejsze i celniejsze niż były w Call of Duty 4, ponieważ w kodzie 4 powiedzmy, że szybkość celowania była bliska perfekcji, ale niestety nie każdy strzał trafił tam, gdzie byśmy chcieli. Oczywiście 100% celność byłaby również niezbyt realistyczna, ale uznajmy, że od skilla już zależy, kiedy kto trafi. Jeszcze taki mały przerywnik. W Call of Duty MW2 niejednokrotnie tak dobrze mi szło na serwerach, że koledzy zaczęli się śmiać, że kiedy nie trafiam, to nie jest tak, że nie trafiam, tylko po prostu wysyłam strzały ostrzegawcze. Jest taka możliwość, ponieważ zdarzało mi się niejednokrotnie bardzo duże killstreaki osiągać. Oczywiście w Call of Duty Modern Warfare 2 bardzo często na serwerach Alter Evenetu, kiedy jeszcze istniał, ponieważ lobby, cały system lobby w MW2 za bardzo mi nie przypasował. Ale przejdźmy dalej do Quickscope'ów, które już powiedziałem, jakbym chciał, żeby wyglądały w Black Opsie 2, ale nawiążmy jeszcze do takich, jak były przez całą serię Koda. W Call of Duty 2, bo tam już w zasadzie możemy zauważyć quickscope'y, prawie 100% siada, jeżeli używamy K98 z celownikiem, ze scope'em, z lunetą. Tam z celnością nie ma żadnych problemów. Przybliżanie jest bardzo szybkie i co czyni quickscope'y bardzo łatwymi, a zarazem śmiertelnymi. Hitmarkery tam nie wchodzą w grę. W Callu 4 już troszkę quickscope'y nie są najłatwiejsze, ale dalej są możliwe. Celność nie jest zbyt wysoka, ale jest taka. Można powiedzieć akurat, bo na pro modzie mamy przyspieszone celowanie i jest efekt taki, jakbyśmy mieli w Call of Duty MW2, w którym rzeczywiście quickscope'y najbardziej wyewoluowały i najbardziej stały się znane właśnie przez tą część koda. W niej też zostały bardzo zhejtowane przez wielu graczy, ale wydaje mi się, że większe grono przyjęło je z ciepło, fajnie przyjęło, ponieważ do tej pory bardzo dużo osób w tym właśnie Call of Duty gra i quickscope'uje i również trickshotuje. Jest to najbardziej trickshoterski quickscopers jak Call of Duty, jakie kiedykolwiek wyszło. Następny był Black Ops, w którym rzeczywiście twórcy nie pozwolili nam na quickscope'y, ale troszkę zrobili to, można powiedzieć, nieudacznie, ponieważ dla nich quickscope'y to była jedynie... to było właśnie to szybkie przyciąganie lunety do oka przez naszą postać. I to też odebrali możliwość w perku szybkim, dającym szybkie przeładowanie przy kieszonkowcu Pro, zwinne ręce, przy zwinnych rękach Pro. Nie pozwolili nam na te szybkie przyciąganie jedynie przy snajperkach, ponieważ inne bronie to posiadały, ale wydaje mi się, że to nie samo szybkie
celowanie było problemem, bo używając lunety ze zmiennym zoomem, taki jak używam na tym gameplayu, jak widzicie jest bardzo szybkie celowanie, ale problem jest właśnie w tej celności, od której w zasadzie większość zależy, jeżeli chodzi o quickscope'y, i tego tutaj zabrakło. Następne było MW3, w którym... nie wiem, twórcy gry postanowili, że quickscope'y jednak były fajne, przywrócimy je i wszystko spieprzyli za przeproszeniem. Quick Joe, spoko, fajny perk, ale w MW3 quickscope'y już są w ogóle kompletnie overpowered maksymalnie. Wydaje mi się, że w MW3 przeciętny koleś, który za bardzo nie ogarniał kiedyś w snajperki, w ogóle gry w koda, siada sobie i quickscope'y robi pyk, 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 ładnie wszystko mu wychodzi. Mi osobiście nie idą quickscope'y w MW3 z racji na to, że ten... że to przyciąganie lunety jest aż za szybkie. Jest kompletnie przesadzone i nie ocieka zajebistością, jak to jest w kodzie MW2. Uznajmy, quickscope'y w MW2 były idealne i nie zmieniłbym je na żadne inne. I takie chciałbym ujrzeć w Black Opsie. W tym momencie chyba widzicie mojego trickshota, silence trickshota. No niestety zakończył się hitmarkerem i gdybym go trafił, wygrałbym tą grę. No ale jednak została ona zdobyta przez innego gracza, który nie wziął zasad na serio i musiał się, że tak powiem, wyżyć. No i jako, że film kończy się, prosiłbym was o ocenienie tego filmu. W tym film się kończy. Ocencie to wideo. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Zachodzimy do 200 subów. Jest fajnie. Dzięki za oglądanie. Na razie.